Pracownicy podlaskich bibliotek odwiedzili w poniedziałek 9 maja Książnicę Podlaską imienia Łukasza Górnickiego w Białymstoku, by wspólnie świętować Światowy Dzień Książki oraz Dzień Bibliotekarza. W uroczystości uczestniczył marszałek Artur Kosicki. Jak podkreślał, praca bibliotekarza w dobie informatyzacji jest jeszcze bardziej wymagająca, bo książka ma ogromną konkurencję. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim bibliotekarzom, paniom bibliotekarkom, panom bibliotekarzom za to, że cały czas, pomimo pandemii, pomimo tej trudnej sytuacji, byliście na swoich stanowiskach, że dbaliście o rozwój czytelnictwa, że cały czas dbacie o to, żeby rozwijało się nasze społeczeństwo, żeby młodzi ludzie jeszcze bardziej lgnęli do bibliotek. Wiemy, że w sferze internetu nie jest to łatwe i macie Państwo nie lada wyzwanie, ale ja myślę, że sądząc po dzisiejszych nagrodach, ale i też po Państwa działalności, naprawdę wykonujecie bardzo ciężką i ważną pracę na rzecz naszego społeczeństwa, na rzecz utożsamiania młodych ludzi, jeśli chodzi o znajomość kultury. Biblioteka to nie tylko czytanie, to nie tylko pogłębianie wiedzy, ale to jest pewna taka właśnie umysłowa uczta, nabywanie pewnego spokoju, refleksji, czasami nad tym, co robimy, ucieczka od tego, co robimy, dlatego ja w taki sposób właśnie traktuję czytelnictwo i bibliotekę. Beata Zadykowicz, dyrektor Książnicy Podlaskiej, doceniła kreatywność bibliotekarzy. Podkreśliła, że w dzisiejszych czasach ten zawód polega nie tylko na zajmowaniu się książkami, ale na propagowaniu szeroko pojętej kultury, organizowaniu spotkań literackich, koncertów, wykładów, a nawet gier planszowych. Jakie życzenia można składać bibliotekarzom? Zawsze się mówi o tym, że szczęścia, zdrowia, powodzenia, a ja powiem tak trochę przewrotnie. Więcej czytelników niż książek w swoich bibliotekach. Myślę, że sobie z tym poradzicie, bo dzisiaj bibliotekarz czy pani bibliotekarka to nie tylko osoba, która zajmuje się książką. Dziś mówimy w bibliotece o szeroko pojętej kulturze. Nie tylko o spotkaniach literackich, ale ogólnie przyjętych spotkaniach związanych z kulturą, czyli koncertach, wykładach, grach planszowych. I co jeszcze Państwo sobie tylko życzycie, zawsze gości w drogach każdej biblioteki, bo bibliotekarze to ludzie bardzo kreatywni. No i cóż, i książka też troszeczkę inaczej dziś wygląda, ponieważ część naszych czytelników korzysta już z wydań elektronicznych, z czego też bardzo się cieszymy. Hołdujmy zasadzie, dla każdego coś dobrego. Zachęcajmy, aby coraz więcej ludzi przychodziło w gościnne progi każdej biblioteki. Święto bibliotekarzy to w Książnicy Podlaskiej dzień wyjątkowy. Od 1999 roku dyrektor tej największej biblioteki w regionie przyznaje osobom i instytucjom zasłużonym na rzecz popularyzacji książki i czytelnictwa Nagrodę Srebrnej Róży. W tym roku kapituła pod przewodnictwem Elżbiety Czekały, kierownik działu gromadzenia zbiorów Książnicy Podlaskiej, przyznała to wyróżnienie Waldemarowi Smarszczowi za ponad 50 lat działalności twórczej na płaszczyźnie literackiej, będącej miarodajnym próbnikiem prawdziwej jakości słowa, jakim są niesione przez nie prawda, dobro i piękno oraz radość, że ścieżki jego działań zawodowych i osobistych ubogaciły działalność Książnicy Podlaskiej na przestrzeni wielu lat podczas rozlicznych spotkań, tekstów i pełnych wsparcia oraz życzliwości rozmów. Każdy etap gdzieś tam mego życia to oczywiście książki. Kiedy urodziła nam się pierwsza córuńka, już w Białymstoku tu właśnie, no to mebli nie mieliśmy jeszcze. A wiadomo, do karmienia to matka musi jedną nogę na czymś stawiać. No i związałem pewną paczkę książek. No i w ten sposób Beatrycze była karmiona w oparciu o to. Dalej, mój pokój do pracy, bo ja się tylko utrzymywałem z pisania zawsze, także nie było mowy o czymś innym. No, nie miałem biurka jeszcze, ale mieszkaliśmy na osiedlu, gdzie dzisiaj to jest już, jak to mówią, prawie centrum Białegostoku, ale wtedy to było poza, to jakaś wieś taka była. No bo Bojary, ale tam końcówka przy torach. No i tam ten blok był osamotniony, ktoś się włamał.
robotnicy pewnie, no bo tam krany, wszystko co można było, to zabrali, ale drzwi zostawili, znaczy wyłamane, ale zostawiono. Znowu ułożyłem 4 paczki książek, położyłem drzwi i miałem ogromne biurko, proszę Państwa. Także moje pierwsze biurko to były wyłamane drzwi. I tak gdziekolwiek bym się obrócił, to wszystko się opierało o książki. Ja nie mam tak zwanej domowej ojczyzny. To z powodów rodzinnych. Urodziłem się w Gdańsku, no ale tata nie ujawnił w ankiecie personalnej, że ma księdza kuzyna w Stanach Zjednoczonych, a były czasy stalinowskie. I dostał wilczy bilet. Tata był z kolei z tak zwanego zawodu jeszcze przed wojną, jako młody chłopiec, był organistą. Trafiliśmy do Pszczółek, więc tak, Gdańsk, miejsce urodzenia. W Pszczółkach też tylko rok byliśmy. No i uciekając przed UB, znaleźliśmy się na Podlasiu. No to jest warto osobnej książki, bo no 200 lat cywilizacyjnie, porównując Wielkopolskę i ówczesne okolice Drohiczyna, to 200 lat różnicy, proszę Państwa. No i jakoś tam nam nie wychodziło. Szkołę podstawową w 5 szkołach skończyłem. Możecie policzyć, bo 2 razy mi się udało być w 2 klasach w jednej szkole. Wobec czego nie mam ani swego miejsca, ani no jakiegoś takiego przywiązania. Pierwsze miasto, gdzie byłem 5 lat, to Toruń jako miasto studiów. To proszę Państwa, naprawdę, i to nie ma w tym nic z przesady, moją domową ojczyzną są książki. Tam, gdzie są książki, to ja jestem u siebie i tu umiałem się już poruszać. Cokolwiek w moim życiu się zdarzyło, zawsze było to związane z książkami, proszę Państwa. Także no, jestem wzruszony, dziękuję za wszystko, no ale bez książek to ja swego życia po prostu nie wyobrażam sobie. Dziękuję. Natomiast Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego przyznało tytuł Bibliotekarza Roku 2021 Województwa Podlaskiego Monice Łapińskiej, kierownik filii nr 4 Książnicy Podlaskiej, za samodzielność i odwagę w podejmowaniu decyzji oraz kreowaniu ciekawych inicjatyw prowadzonej przez nią placówce, która swoją działalnością wyróżnia się na tle filii bibliotecznych województwa podlaskiego. Podczas uroczystości wręczono także dyplomy honorowe Srebrnej Róży. Wyróżniono Renatę Naumowicz, kierownik Gminnej Biblioteki w Bałkałażewie, za osiągnięcia w dziedzinie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych oraz liczne inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego. Agnieszkę Modzelewską, kierownika działu gromadzenia i opracowywania zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży, za profesjonalizm oraz szczególne zaangażowanie w działaniu na rzecz wdrażania nowych technologii, oraz Teresę Domurat, bibliotekarza Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły, filii bibliotecznej w Dolistowie, za aktywny udział w działaniach na rzecz integracji środowiska lokalnego oraz zaangażowanie w promocję czytelnictwa. Po raz pierwszy dyrekcja Książnicy Podlaskiej przyznała dyplom honorowy Srebrnej Róży w następujących kategoriach. Najlepszy zespół roku, filia nr 4 Książnicy Podlaskiej, osobowość Książnicy Podlaskiej, Joanna Wolińska-Fiedorczuk, przyjaciel książki, Marta Kozłowska oraz przyjaciel Książnicy Podlaskiej, Tomasz Samojlik.